Robert pasu wygrywa przez techniczny nokaut z Jackiem Murańskim w drugiej rundzie. Walka odbyła się w MMA. W pierwszej rundzie Muran miał problem, bo po 40 sekundach Pasud znalazł się w dosiadzie. Ruchliwy w parterze Muran i prawie się wyrwał. Jednak w pewnym momencie oddał plecy, przez co Pasud prawie zastosował duszenie za pleców. Na 25 sekund przed końcem przetoczył swojego rywala i przetrwał tata Mateusza. W drugiej rundzie Robert Pasut znowu znalazł się w dosiadzie i obijał tatę Mateusza młotkami. Sporo ciosów doszło do tytanowej głowy Murańskiego. Sędzia zdecydował przerwać pojedynek.